Jak wygląda pakowanie paczki w Abra Team? Zaczynamy sobie od autorskiego foliopaku i dorzucamy dwie wlepki gratis. Następnie bierzemy autograf. Darek wybrał dzisiaj czarną koszulkę Abra Team. Dodatkowo czapka z daszkiem, której wcześniej nie było. Dorzucamy oczywiście zeszyt, a na sam koniec brelok Abra Team. Już teraz wejdź na www.abraety, pierwsza linijka w opisie. A i widzowie, co my tutaj mamy? Popatrzcie, piękna sprawa. Odbieramy sobie Star Dropa i nawet jeżeli... O, chciałem powiedzieć, że to będzie tylko rzadki, to byłbym zadowolony, ale jest bardzo rzadki, bardzo rzadki. Jeszcze raz bardzo rzadki i proszę o punkty dla dowolnego zadymiarza. Mamy ich 50. Ej! Jest fajnie. Ale to nie wszystko, dlatego że w sklepie mamy też niesamowity prezent. Aż 15 monet, widzowie. No dobra, słuchajcie, starcie solo. Na tej mapie mam wrażenie, że Piper to nie jest to, co tygryski lubią najbardziej. Dlatego że tu się da łatwo ukryć, jest dużo ścian i tak dalej. Ale spróbujmy, słuchajcie. O kurde, nie mogłem się ruszyć. No ale dobra, na całe szczęście już mogę się ruszyć. I słuchajcie, tu jest jakiś gagatek, no nie? Tu jest, słuchajcie, ziomal totalnie do rozpykania. Pau! Okej, dobra, wyrwał, słuchajcie, ale pau! Wyrwał znowu i uwaga, pau, lecimy z nim, słuchajcie. Dobra, rozwaliliśmy go, więc ja bym sobie teraz jeszcze tutaj tego właśnie power cube'a rozwalił i będę, słuchajcie, już wtedy miał dwa power cube'y. Czyli tak, zbieramy jednego, zbieramy, słuchajcie, od razu drugiego, mamy także ulta. Ten ult jest nawet spoko w Piper, przyznam szczerze, tylko że to nie jest takie super łatwe do ogarnięcia, bo wiecie, trzeba podejść już naprawdę blisko, żeby faktycznie kogoś tymi granatami rozwalić, które ona po prostu rzuca. Dobra, słuchajcie, jak na odległość sobie właśnie walnę. Oj, to widzicie, ile zabiera. No to tak może, słuchajcie, zabierać ta Piper. I nagle mamy 5500, słuchajcie, życia. Mamy wielkie starcie, więc tutaj, słuchajcie, może być dość ciekawie. Czekaj, a jakbym walnął tutaj, to będzie dwa naraz biło? Nie, nie będzie dwóch naraz biło, ale zaraz, słuchajcie, rozwalimy. Spoko... O nie! Czemu ja mam tak mało życia? Co tu się w ogóle stało? O kurde, panie Colt, pan by mnie tutaj zostawił może, co? To by było, słuchajcie, bardzo wtedy fajne. Dobra, i robimy, słuchajcie, ulta. On teraz musi wybuchnąć i pał! Dawaj go, pał! On ma 400 HP! Ej, dobra, dobra. Da się tym wygrać, ale... Słuchajcie, mamy Star Dropa, ale ewidentnie Piper się nie nadaje na tamtą mapę. Znaczy nie, no pewnie się nadaje, tylko jestem totalnie bambikiem, no nie? Ale dobra, mamy bardzo rzadki i uwaga, co dostajemy? Znowu punkty mocy. Ej, spoko. Ej, a czy ty już masz koszuleczkę, bo cię z Abra Team? Dzięki niej takie bambino jak ja może wygrywać czy w Brawl Stars, czy Stumble Guys, czy Robloxie. Wpadaj na www.abraety, czyli pierwsza linijka w opisie, bo wysyłka wszystkiego już w 24 godziny. Na sklepie wylądowały takie epickie smycze, gdzie możesz przypiąć sobie na przykład breloka Abra Team albo klucze. A do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem gratis, gdzie jestem ja i mój pies, więc wpadaj www.abraety i zamawiaj. No i dobra, widzowie, mamy teraz napad. Ostatnio mówiłem o tym, że właśnie na napad taka postać raczej może być średnia, chociaż to też zależy od mapy, czy jest właśnie dużo przeszkód i tak dalej. Natomiast w tym momencie, słuchajcie, będziemy udowadniać, że to jest jednak totalnie sztos postać. Dobra, jedziemy, jedziemy. Niech tutaj jeszcze tutaj podejdzie, dawaj, podej. Pou! I pou! I masz już mało życia. Okej, jednego, słuchajcie, udało się rozwalić. Teraz, żebym jeszcze tutaj nie zginął, to by było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Okej, podejdziemy sobie tutaj troszeczkę bliżej. I słuchajcie, nawalamy już w ten sejfik. Dobrze, dobrze, dobra. O kurde, co to jest? Co to jest? Aż dałem ulta, słuchajcie, bo się przestraszyłem. Co to w ogóle było? Dobra, kolejną, słuchajcie, postać mamy rozwaloną. Mamy już dwóch. Mamy, słuchajcie, już dwóch. Ale tu jest... Ej, drogi teamie, ja nie jestem super dobry w tą grę, ale no kurde, żebym ja jako jedyny ich atakował, a wy nie robicie nic, no to to jest niefajne, mordeczki, bo my przez to tracimy teraz, bardzo dużo straciliśmy zdrowia tego naszego save'a jakby, no nie? Dobra, słuchajcie, walimy tutaj oczywiście w ten save, dobra, 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 okej, dawaj, 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 żebym ja oczywiście tutaj nie ginął, ale żeby, słuchajcie, ten save ginął. No sami widzicie, słuchajcie, że dużo tutaj życia traci, dobra, okej, pow! Dobra, Rosa ma mało, dobra, okej, walimy ją, walimy, walimy, dobra, już gość mi dobił, ale to nie ma teraz dla nas znaczenia, słuchajcie. Ja tutaj robię jeszcze ulta. Myślałem, że podejdzie. Nawet liczyłem, słuchajcie, na to, że podejdzie. Natomiast ja, słuchajcie, tutaj bardzo dużo teraz tego zdrowia zabieram. Oj, 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 oj. No i rozwalili mnie. Chociaż, chociaż, słuchajcie, tak jak mówiłem, ta Piper nieźle ogarnia. Nieźle, mimo wszystko, słuchajcie, jestem zadowolony z tego, jak ona tutaj działa. Dobra, tutaj trzeba, słuchajcie, ciach, trzeba ciachać tego kolesia, bo on nam, słuchajcie, ten save teraz to ora, no nie? Dobra, dobra, rozwaliliśmy go. Tam jest, słuchajcie, kolejny gość, ale my lecimy, słuchajcie, po ten save. Dobra, uciekam przed tą Rosą, żeby tylko oddać jakiś strzał. Dobra, oddaliśmy, słuchajcie, 15% życia, 10 już nawet. No to dawajcie, musimy to wykończyć, słuchajcie, musimy, ale tu się gość właśnie zrespił. Co to ma być, słuchajcie, co to ma być, że on się tutaj właśnie zrespił? Dobra, weź go tutaj, nawalaj, no, nawalaj go. Dobra.
Ej, o kurde, bo ja mam tylko 100 życia, słuchajcie. Oni mają 9%, 5% teraz. Dobra, okej, okay, nawalam rosę. Już za mało życia, ale oni mają 1%. Dobra, uff, na całe szczęście udało się wygrać, chociaż nie było tak łatwo. Mam wrażenie, że to była strasznie wyrównana gierka. No i mimo wszystko, słuchajcie, ja jestem zadowolony. Aj, 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 punkty mocy, więc możemy ulepszyć Piper. I o to chodzi, słuchajcie, o to go bym chciał. No to teraz tak, słuchajcie, ulepszamy Piper, kurczę, bo ja Edgarem dobrze mi się grało i chciałbym go ulepszać, ale ta Piper, no, korci to, że ona będzie miała tak dużo, słuchajcie, tego ataku, no nie? Zasięg bardzo daleki. No widzę. No widzę. Dobra, to robimy ją, słuchajcie. A w takim razie powinniśmy sprawdzić teraz starcie solo. No i dobra, mamy starcie solo. Oczywiście na tą mapkę, tak jak już ustaliliśmy, to nie jest dobra postać, ale jeżeli uda nam się tutaj wygrać nawet właśnie na tej mapie, no to będzie oznaczało, że jest git, słuchajcie, jest naprawdę git. Dobra, 4000 życia. Szkoda, że ona ma tak mało tego życia, by się przydało znacznie więcej, no ale dobra, jest i tak okej, okay, dobra, nawalaj, dobra, dawaj, dawaj chłopie, bo my robimy sobie tutaj właśnie, okej, okay, zdrowiutko, zdrowiutko sobie power cube'a właśnie tutaj zgarniemy, tutaj słuchajcie jest kolo, ale ja na razie ich zostawię, wiecie co, ja się właśnie poddalam troszeczkę, żeby ona tutaj więcej biła i żeby dało się słuchajcie tego typa tutaj właśnie, pow, 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 w drugą stronę chłopie, nie! Ej, dobra, to był mój błąd, bo się podpaliłem na power cube. Więc tutaj to była jednak moja wina. Trzeba grać bardziej defensywnie. Serio, ta mapa dla tej postaci jest mega trudna. Jeżeli już chcę robić takie rzeczy, jak właśnie grać tą postacią tutaj, to trzeba to naprawdę zrobić bardziej z głową. Trzeba szukać właśnie power cube'ów, trzeba, słuchajcie, szukać tych typeczków do rozwalania. O, widzicie, on już do mnie tutaj podjeżdża, żeby mnie rozwalać, ale ja nie chcę, słuchajcie, się z nim tutaj klepać. Dobra, pow! Okej, on mnie tutaj mega uderzył, ale ja go też uderzyłem, więc spoko, tylko że ja mam teraz mało HP. Więc nie bardzo chcę się, słuchajcie, z nimi klepać. Ale tu jest tak dużo rzeczy do ukrycia się, że ja cię kręcę, naprawdę. Chyba tutaj trzeba wziąć Edgara i dać sobie święty spokój. Dobra, podejdziemy tutaj. Rozwalimy, słuchajcie, to, no nie rozwalimy. Bo tu oczywiście jest kolejny koleś, no. Dobra, daj mi tego power cube'a, ja sobie stąd zawijam. Ja cię kręcę, co tu się na tej mapie dzieje? To jest po prostu jakaś masakra. No ale dobra, jedziemy, jedziemy, dobra, dawaj teraz. Dawaj szybko, rozwalimy te właśnie power cube'y. Okej, okay, zdobędziemy te kostki. I może być, słuchajcie, wtedy całkiem spoko, dobra, rozwal tutaj. Rozwal, niech jakby ten dymek właśnie to rozwala. Dobra, dzięki za power cube'a. Mamy, słuchajcie, teraz już jakieś 5,5 tysiąca życia. Coś takiego będzie, no nie? Dobra, 5300, więc nie ma, słuchajcie, totalnej lipy, ale gość, z którym teraz walczę, może mieć, słuchajcie, równie dobrze i 10 power cube'ów, no nie? I on może się kryć gdzieś tutaj w sianie i pewnie, słuchajcie, nawet się tutaj kryje. A nie, nie kryje się w sianie, ale dobra. Słuchajcie, uderzymy go tak. Teraz, słuchajcie, uderzymy go tak. Dobra, dostał już dużo. Dobra, dobra, dobra. Pał. Dobra, pał. I teraz, słuchajcie, ulcika mu zrobimy i on wybuchnie. No daj ulcika, Jezus Maria! Czemu ten ulcik nie zadziałał tak jak trzeba, to nie wiem, ale słuchajcie, robimy go. Ło, dobra, udało się, udało się. Ale mimo wszystko trochę mi przeszkadza jedna rzecz tutaj w Piper, że jak mamy na przykład bo, no to on bije i na blisko i na daleko całkiem nieźle. Tu natomiast na blisko to jest totalna katastrofa. Teraz słuchajcie, jeszcze starny ropik, rzadkie. I uwaga, co dostaniemy? Dostaniemy 50 monet, okej. Okay. I do tego wszystkiego jeszcze, słuchajcie, wziąłem Maurycego, dlatego że on ma brawlera, którego chciałbym zobaczyć, jak działa. On się chyba nazywa Spike, prawda? Dobrze pamiętam? Zazdroszczę mu strasznie Spike'a i liczę na to, że skoro on go ma, to nas trochę wykeruje, co? No słuchajcie, gość ma 20 tysięcy pucharków, więc powinien ogarniać. Co prawda ten Spike ma gigantycznie mało HP, ale to jest dobry brawler, słuchajcie, no nie oszukujmy się, to jest naprawdę giga dobry brawler. Okej, słuchajcie, rozwalmy to. Joho! Ile on HP tutaj zadał, to ja, słuchajcie, nie bardzo mam pytania. Okej, tutaj, słuchajcie, widziałem typa, ale my rozwalamy teraz tutaj, dawaj tego właśnie power cube'a. Czy wchodzimy tam, słuchajcie, w środek? Trochę się obawiam, że to może nie być najlepsze rozwiązanie, ale widzę, że on chce wejść. Dobra, ja już tutaj szukam. O, za nami jest Chuck, słuchajcie, jest za nami. Okej, okay. Trzeba, słuchajcie, trochę uciec, dlatego że my mamy za mało HP w tym momencie. Nie, żeby się, słuchajcie, z nimi klepać. Ja widzę, o kurde, no właśnie, Maurycy, uciekaj, uciekaj, masz 600 HP, stary. Więc mam nadzieję, że przypilnujesz mnie na te 8 sekund. No nie idź tam, schowaj się, właśnie schowaj się. No jednak nie oszukujmy się, ta Piper nie może tam wchodzić. No nie może. Ona może sobie właśnie siedzieć na daleko i w świętym spokoju po prostu obserwować tą sytuację, no nie? Dobra, tu jak gość, słuchajcie, podejdzie, to my oczywiście nawalamy ładnie, pięknie tutaj, tylko że tutaj nikogo na razie, słuchajcie, nie ma. Może zaraz ktoś tutaj by podszedł, no ale kurde, tu się już robi, słuchajcie, trochę lipa. Dobra, walniemy tutaj, tutaj nikogo nie było akurat. Okej, okay, Maurycy też tutaj nikogo nie znalazł, to ja coś tam uderzam, ale
Sami widzicie, że zaraz trzeba będzie podejść naprawdę blisko. I to słuchajcie, będzie totalna masakra. Dobra, ja uciekam, uciekam. Bez szans, ej, bez szans. Wiecie, kiedy bierzemy gościa, który jest naprawdę niezły teoretycznie, jeżeli chodzi o ilość pucharków, to nam daje po prostu ciężkich przeciwników. Ale pomyślałem sobie, że słuchajcie, zagrajmy to jeszcze raz, tylko że wezmę mimo wszystko Edgara, któremu bardziej ufam na blisko. A przy okazji potwierdzimy sobie, czy faktycznie tym Edgarem tak dobrze mi się gra, bo ja zawsze tak go zachwalam, że o, jaki on jest niesamowity. A może nagle się okaże, że on wcale nie jest taki super i po prostu będzie zwykły. No tutaj mamy, słuchajcie, różne fajne dodatki. One dużo zmieniają, no nie? One naprawdę tutaj dużo zmieniają. Tutaj leci jakiś w ogóle brzdąc. Okej, dzięki Maurycy, że go tutaj rozpykałeś. I teraz słuchajcie, robimy. Dawaj tym Edgarem, dawaj tutaj tym Edgarem. Okej, dobra. I teraz tak, ładujemy tego kolesia, ładujemy słuchajcie tego kolesia. Dobra, okej. I Edgar teraz go tutaj nawala. Dobra, ciach, 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 ciach. On ma 100 HP, dobra, rozwaliliśmy go. To najważniejsze. Jak on się odrodził? Ej, to pewnie jest jakiś ult, prawda? To musi, słuchajcie, być ulti, że ja go rozwaliłem, a on przeżył. Niesamowite, fajne. Też chciałbym mieć takiego, słuchajcie, ulta. Dobra, słuchajcie, atakujemy tego kolesia. Dobra, ciach, 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 ciach. Dobra, jednego rozklepałem. Aj, już potem mnie rozklepali. A Maurycy ma 0 HP. Ukryj się. Nie! Znowu, trzeba bardziej defensywnie. My natomiast odbieramy aż 640 monet. I to jest sporo. Oraz do tego wszystkiego nową odznakę. Dobra, słuchajcie, dajmy Maurycemu jeszcze jedną szansę. Poprosiłem go, żeby wziął zadymiarza, którym serio umie grać, no nie? No bo do tej pory to albo on testował sobie tych zadymiarzy, no albo po prostu nie wiem, może na tą mapę nie, jakoś nie ogarniamy, no nie? Natomiast teraz faktycznie on wziął tego ziomala, którego ja bym strasznie chciał mieć, naprawdę strasznie bym chciał go mieć. Dobra, słuchajcie, rozwalmy sobie to, żeby dostać właśnie tego power cube'a. Teraz sobie użyjemy tego. O Jezus, jestem totalnie wyorany, słuchajcie, jestem... No dobra, no dobra. Chodzenie na środek. I w tym momencie, słuchajcie, mamy wielkie starcie. Więc tym Edgarem, słuchajcie, ciśniemy. Ciśniemy ewidentnie, dobra, dawaj go, rozwalimy tutaj. Tutaj, słuchajcie, z Kolo, więc oczywiście robimy ulta razem, o, dawaj go, dawaj, dobra. Ej, no stary, ja im zabrałem tyle HP. No, mordeczko, no czemu nie dobiłeś? Słuchajcie, ja nie chcę mówić, że jestem dobry, bo nie jestem dobry. Ale jeżeli ja mam więcej zadanych obrażeń od niego, no to mamy problem, bo ja w tą grę gram, słuchajcie, od 2 tygodni. No, nie, no trochę dłużej, ale rozumiem. Wiecie, co mam na myśli? No kurde! Serio, o co tutaj chodzi? Czemu my tak przegrywamy? To jest nieprawdopodobne. Dobra, ja idę od razu do kolejnej, słuchajcie, skrzynki. Nie ma co się w ogóle tutaj zastanawiać. Okej, dawaj, Edgar, rozwal tutaj. No ten Edgar naprawdę dobrze bije. Naprawdę on fajnie bije. Teraz, słuchajcie, widzę, że... O Jezus Maria, czy wy widzicie, słuchajcie, co do nas tutaj podchodzi? Dobra, pał, 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 to szybki strzał! Dobra, Maurycy, uciekaj, mordeczko. Wiadomo, jak jest tyle drużyn, to można sobie ginąć i się respić jeszcze milion razy. No dobra, ja się tutaj respię i dawaj, dawaj, lecimy. Lecimy z nim, dobra, ja sobie wybieram to, żeby mieć ulta. Teraz ten ult, słuchajcie, ataku... Serio? On naprawdę tak aż uciekł? To jest Miko, prawda? O kurde, dobra, tu słuchajcie, jest kolejne kolo. Dobra, 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 zrobimy sobie coś takiego. Teraz ulcik się, słuchajcie, załączy. I trzeba teraz już naprawdę jakoś inteligentnie, słuchajcie, ich podchodzić. Gdzie dwóch się bije, tam Ebara Lele skorzysta jakby na tej zasadzie, co nie? Dobra, pał, 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 to szybki strzał. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Bierzemy tutaj właśnie te power cube'y. I teraz, słuchajcie, podjeżdżamy tego kolesia, bo tutaj był właśnie koleś. Dobra, jest rozwalany, słuchajcie, został rozwalony. Mamy teraz, słuchajcie, bardzo dużo tych power cube'ów, więc nie jest źle. Ja sobie jeszcze wezmę to. I teraz, słuchajcie, dobra, mamy wielkie starcie. Ja widzę, że tutaj, słuchajcie, jest ziomek. Dobra, i oramy ich, oramy. Dobra, on jest odporny jeszcze, zapomniałem o tym, ale rozwaliliśmy właśnie jednego. I lecimy, słuchajcie, z kolejnym. On gdzieś tutaj się, słuchajcie, ukrywał. Gdzieś poszedł na pewno w tę stronę. On musi gdzieś, słuchajcie, w tym sianie być. Ale nie mam bladego, o tutaj, dobra, już wiem gdzie jest właśnie. Tylko że on sobie będzie tym Miko oczywiście uciekał. No dobra, tylko że on i tak za dużo to nie zrobi. No teraz, a, zrespi się jego koleś. Dobra, to jednak dużo zrobił tym Miko. Zapomniałem o tym, że przecież on może właśnie sobie tak się zrespić. Dobra, okej, i teraz pał, 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 to szybki strzał. Dobra, mamy go, mamy go, mamy go. I teraz Maurycy, dawaj, bo masz 15 power cube'ów. Ja mam to 11, więc musimy go dojechać w końcu. Dobra, 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 dobra. Nareszcie. Dobra współpraca była. Widzicie, ten Maurycy totalnie dobrze ogarnia, tylko musimy to z głową robić. Nie możemy się aż tak rozdzielać, albo rozdzielać się na samym początku, żeby właśnie zbierać te power cube. No to takie rozdzielanie właśnie na początku to nie jest taka głupia rzecz. No dobra, on tam, słuchajcie, kogoś klepie, czy coś klepie. Ja tutaj, słuchajcie, szukam... O, dokładnie, dokładnie, słuchajcie, power cube'ów sobie tutaj poszukamy. Dobra, 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 rozwal to, wariacie. Okej, dobra, sztos, mamy power cube'a, więc już jest troszeczkę lepiej. Maurycy sobie tutaj biega. Okej, tutaj, słuchajcie, są ziomale. Ja na razie uciekam, bo
bo mam za mało HP. Nie chcę, słuchajcie, w tym uczestniczyć. No właśnie, na bezpiecznie, słuchajcie, inteligentnie to robimy, no nie? Inteligentnie. Z tym, że ja teraz mam ulta i słuchajcie, mając tego ulta, skaczę do... O Jezus, nie! Oni uciekli przed moim ultem. Nie wiedziałem, że tak się da, ale już wiem. Dobra, Maurycy wyczekał, więc ja się mogę tutaj zrespić, ale tu jest tak dużo ziomali, że to nie jest dobry pomysł, słuchajcie. My musimy raczej i tak orać, tak bym powiedział, słuchajcie. Ten gość, co to jest w ogóle za zadymiarz? O czym, słuchajcie, my tutaj mówimy? Dobra, okej. My się tutaj trochę poukrywamy. I teraz, słuchajcie, musimy znaleźć właśnie gdzieś jakieś power cube leżące, bo po prostu z taką ilością HP to my nie zrobimy, słuchajcie, szału. Okej, teraz można tego gościa przeatakować. O kurde! Ile on bije! Powiedzcie mi, co to jest za zadymiarz? Ja go chcę mieć! Wow. No to teraz Maurycy nieźle nam, słuchajcie, ratuje tyłek, bo tak to ja bym, słuchajcie, już dawno sobie, wiecie, zginął. Przecież już dwa razy jakby zginąłem, no nie? Tutaj natomiast, słuchajcie, wiem, że jest brawler. Dobra, okej, zgarniamy tego power cube. A nie! Ej, dobra, ten pipe jest za mocny.